To się zaczęło, że pochodzę z rodziny pszczelarskiej. Dziadek mój miał pasiekę, którą odziedziczył po wycofujących, wyjeżdżających z tych terenów Niemców. Rodzina moja pochodzi z Zabuga, tam mieli też pszczółki. Jak wrócili, zajęli gospodarstwo, gdzie była pasieka. Jak odchodziłem na emeryturę, to pomyślałem, że to będzie fajna sprawa na przeżycie, dorobienie do budżetu rodzinnego i wróciłem do tych pszczółek z powrotem. Zacząłem od 12 uli na działce. Dzisiaj doszedłem do 80. Miałem pasiekę stacjonarną, dzisiaj mam wędrującą. I tak tymi pszczółkami bawię się od 1989 roku. Te pomysły, które czerpię, to są z domu rodzinnego. Jakbym tak się dostał do babci notatek, zeszytu, to tych pomysłów kulinarnych i różnych produktów byłoby na pewno dużo więcej. To, co czerpię, to smaki dzieciństwa. Chciałbym zaprezentować Państwu, jak najprostszy, szybki sposób w warunkach domowych można sobie wyprodukować ocet jabłkowo-miodowy. Jabłuszka bierzemy, rozprawamy na ćwiarteczki. Dla tych, którzy mają mini roboty w domu, możemy pokrojone jabłuszka w ćwiartki razem z serduszkami wrzucamy sobie do pareczki. Możemy dołożyć do pokrojonych w kostce. Mogą być tylko starte albo tylko pokrojone. To jest bez znaczenia. Dokładamy to do słoja. Dodajemy do wody przegotowanej letniej miód. Miodu do produkcji octu jabłkowo-miodowego używamy tylko wiosennych, jasnych miodów, bo jesienne są ciemne. Dają później ładny kolor i nie dają innego posmaku, tylko jabłek. Łączymy z wodą, mieszamy tak długo, ażby ten miód nam się rozpuścił. I tak przygotowaną zawiesinę wodno-miodową zalewamy nasze jabłuszka. Należy to dobrze wymieszać. Słój przykrywamy taką gazą. Zaciskamy gumeczką i zostawiamy na 10 dni, aby nastąpiła fermentacja. Pasieka Debora ma zarejestrowane 3 produkty tradycyjne lubuskie. Ziołomiód pokrzywowy, ocet jabłkowo-miodowy i musztarda miodowo-dyniowa. We wrześniu dostałem za miód wielokwiatowy perłę. Natomiast za produkty wytwarzane w pasiece na bazie miodu, jak ocet jabłkowo-miodowy i musztarda, dostało certyfikat i godło dobre po polsku.